dzisiaj Agnieszka z chęcią wygrałaby 10 tysięcy. Kinga również, witam cię. I Andrzej, jako trzeci chętny na tę sumkę okrągłą. Dziękuję za przybycie. Proszę Państwa, za chwilę rozpoczniemy i poznamy hasła rundy pierwszej. Proszę. Andrzej. Naucz mnie. Tak. Co cię będę uczył, jak wiesz? No, ale sobie też bije brawo. No. Bardzo ładnie. Teraz ty, Andrzeju. Wybiorę artystę, który zmarł 25 czerwca 2009 roku w dniu moich urodzin, Michael Jackson. Dobrze. A ty kieszto, no to niech się uśmiecha, proszę. Agnieszka. Jutro będzie dobry dzień. Dobra odpowiedź. Jutro będzie dobry dzień, chociaż dzisiaj też jeszcze jest bardzo dobry. To jest piosenka, której autorem jest mniejszy pan, którego Andrzeju masz przed sobą. Mam przed sobą pana Edwarda Fischera, który urodził się 10 października 1916 roku w Słupcy. Czyli ty jesteś ze Słupcy właśnie. Tak, jestem ze Słupcy i to jest postać nietuzinkowa w polskiej muzyce rozrywkowej, gdyż Słupcy, dzięki niemu po prostu mamy festiwal polskiej piosenki w Opolu, gdyż był współautorem i pomysłodawcą. Proszę Państwa, na pewno znacie Państwo piosenkę Pod papugami. Tak, Czesława Niemena. Pewno znacie Pójdę na stare miasto, pani Reny Santor. Albo na przykład piosenkę Przyjedź mamo na przysięgę. I za to dostał nagrodę w 1969 roku. To są pana Edwarda Fischera. Jakbym o czymś zapomniał, bo wszystkiego się nie wie, to zawsze Andrzej do ciebie zadzwoni. Nie ma sprawy, to moim ekspertem. Bardzo dziękuję. Słupczanin Andrzej Kiełbowicz. Piosenki pana Edwarda Fischera będą zawsze znane. Jeśli Państwo tylko chcecie, możecie sobie je z przyjemnością odszukać. Właściwie teraz mamy mnóstwo źródeł, gdzie można to zrobić. Tym bardziej, że jeszcze taka znana jest piosenka harcerska, jak Stokrotka. Do ciebie? Tak. A nie wiedziałem nawet. Stokrotka rosła polna. Tak. Stokrotka. Proszę. Dobrze. Słowa Przybyska na koniec tej rundy. Uwaga. Cóż to za piosenka? Andrzej. Pamiętasz, była jesień z filmu Pożegnanie. Pożegnanie z 1959 roku. No, chodziło mi o datę, tak jest, dobrze. Pamiętasz, była jesień. Przypomnijmy sobie ten wielki przebój. Pamiętasz, była jesień. Mena, zaczynamy. Proszę bardzo. Andrzej? Pod papugami. Że niby Edward Fischer. Niestety nie. Dziewczyny? Adel, na koniec tej rundy, uwaga. Kinga. Rolling in the Deep. Nie. No to rozgrajcie to między sobą, sprawiedliwie. Andrzej. Set Fire in the Rain. Też nie. Zostawili ci na tacy. Proszę. Zagra. Na stówkę więcej. Andrzej ma 200 i runda trzecia. Kinga ma 1000 i runda trzecia. Dla Agnieszki Stuba. Agnieszko, podasz na strunę do basu. Fajnie. Dziękuję bardzo. Za chwilę runda trzecia, zapraszamy. Kinga idzie jak burza, naprawdę ciężko się wygrać. A w trzecim rundzie, no to zobaczymy za chwilkę. Jak będzie, nie wybieramy już. Z racji tego, że moją ulubioną tutaj cyferką jest 6, czyli 6. Dobrze, no to Bogusław Metz jest pod szóstką. Valentino. Co ci to mówi, Kinga? Po jednej. Mały biały pies. Na imię miało Valentino. Dobrze, mały biały pies. Tak jest. Dla Andrzeja teraz. Czwórkę. Prince. Wielki przebój. Jest piosenka. Ma taki sam tytuł co film. Jeden. No. Purple Rain. Purple Rain, tak. Purpurowy deszcz. Grzegorz Wilk, bardzo proszę. W roli głównej towarzysza kobiet. Grzegorz Wilk, trzyma Prince'a na śpiewaczkę za Prince'em. Śpiewa, trzeba Freddie Mercury lecieć, leci. No naprawdę, udało nam się Grzesiu, prawda? Remis dla Kingi. Jedyneczka. Anita Tikaram. Piękny głos ma, taki alcik, mięciutki, subtelny.
debiutancka piosenka. A rok? 1988. Po jednej nocy. Słuchajcie, chociaż raz ci da te sypne, Andrzej. Po jednej? Tak. Good tradition. Tradition. Good tradition. No, dobrze. Tak. Gadam. Fajna pani, fajna pani. No to dobrze, lecimy. Numer dwa. Dwójeczka. Halina Kunicka. Babcia na balkonie? Jeden. Orkiestry Dęty. A dołem dziadek defilował. Orkiestry Dęty, tak, brawo, dobrze. No i? Decydujący wybór. Zastanawiam się między trójką a piątką. Coś ty. Zaryzykuję piątkę. Stercet egzotyczny. To jest nasz ostatni wieczór. Po jednej. Pamelo, żegnaj. Dobrze. Było ryzyko. Pamelo, żegnaj i India 1600 złotych. Będzie za chwilę finał 600 dla ciebie. Dziękuję. Andrzeju, mamy 600. I tu jeszcze, choć pożegnamy się ze środkowej pozycji. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Robercie. Miło było ciebie jeszcze raz po raz kolejny zobaczyć. Mam nadzieję, że za pół roku kolejny raz się spotkamy.